Naukowcy z wirusologii w Wuhan trafili do szpitala przed wybuchem pandemii? Są nowe dowody, Wall Street. Chińscy naukowcy z Instytutu Wirusologii w Wuhan trafili do szpitala przed wybuchem pandemii COVID-19. Trzech naukowców z chińskiego Instytutu Wirusologii Wuhan WIF trafiło do szpitala w listopadzie 2019 roku. Może to nasilić badania mające ustalić, czy powodujące pandemię SARS-CoV-2 nie wydostał się z tamtejszego laboratorium, czemu zaprzeczają władze w Pekinie. Wielu epidemiologów i wirusologów uważa, że wirus SARS-CoV-2, który doprowadził do pandemii, po raz pierwszy pojawił się listopada 2019 roku wokół Wuhan. Pekin utrzymuje, że pierwszy potwierdzony przypadek dotknął mężczyznę, który zachorował 8 grudnia 2019 rok. Instytut Wuhan nie udostępnił nieprzetworzonych danych, dokumentów na temat bezpieczeństwa i zapisów laboratoryjnych dotyczących obszernych badań związanych z koronawirusem u nietoperzy, które wielu ekspertów uważa za najbardziej prawdopodobne źródło wirusa, pisze Wall Street. Powiadomił o trzech naukowcach w niedzielę, odnosząc się do nieujawnionego wcześniej raportu wywiadu amerykańskiego. Zdaniem gazety wiadomość o tym może wzmocnić apele o zbadanie faktycznego źródła pochodzenia wirusa. WSJ zwraca uwagę, że szczegóły raportu wykraczają poza informacje Departamentu Stanu z ostatnich dni administracji Trumpa, iż naukowcy zachorowali jesienią 2019 roku z objawami charakterystycznymi dla COVID-19, jak też choroby sezonowej. Dokument nie wyszczególnił m.in. liczby badaczy. Ekipa Trumpa wysunęła wówczas podejrzenie, iż wirus mógł wydostać się z chińskiego laboratorium. Pekin zaprzecza. Informacja nowojorskiego dziennika o raporcie wywiadu pojawiła się w przeddzień spotkania Światowej Organizacji Zdrowia w WHO, która ma powrócić do dochodzenia na temat genezy COVID-19. Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA nie skomentowała tekstów WSJ. Przyznała, że administracja Bidena nadal ma m.in. poważne pytania dotyczące początków COVID w Chinach i chce to ustalić w sposób wolny od upolitycznienia we współdziałaniu z WHO i specjalistami z różnych krajów. Nie zamierzamy wydawać oświadczeń, które przesądzają o trwających badaniach w WHO nad źródłem SARS-CoV-2, ale jasno stwierdziliśmy, że solidne i technicznie wiarygodne teorie powinny być dokładnie ocenione przez międzynarodowych ekspertów, powiedziała rzeczniczka, którą cytuje WSJ. Jak przypomina gazeta, władze w Pekinie twierdziły, że wirus mógł pochodzić spoza Chin, w tym z laboratorium w bazie wojskowej Fort Detrick w Maryland. Wezwał też WHO do zbadania wczesnych ognisk COVID w innych krajach. Większość naukowców twierdzi, że nie zauważyła nic potwierdzającego sugestie, że wirus pochodzi z amerykańskiego laboratorium wojskowego, a Biały Dom zaznaczył, że nie ma wiarygodnych powodów, aby to badać WSJ. Jak dodaje USA, Norwegia, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje w marcu wyraziły obawy dotyczące prowadzonego przez WHO badania o pochodzeniu COVID-19, wezwały do dalszego śledztwa i pełnego dostępu do wszystkich istotnych danych dotyczących ludzi, zwierząt i tym podobne. Na temat wczesnych etapów epidemii. Waszyngton chciałby rozszerzenia współpracy i przejrzystości ze strony Pekinu. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych akcentowało w niedzielę, że zespół pod przewodnictwem WHO uznał po lutowej wizycie w Instytucie Wirusologii i wyciek z laboratorium za bardzo mało prawdopodobny. Stany Zjednoczone wciąż forsują teorię wycieku z laboratorium. Czy to rzeczywiście dotyczy śledzenia źródła, czy stanowi próbę odwrócenia uwagi? Stwierdziło ministerstwo w odpowiedzi na prośbę WSJ o komentarz. Agencja Reuters w oparciu o informacje niezidentyfikowanego badacza informowała w lutym, że Chiny odmówiły zespołowi WHO przekazania nieprzetworzonych danych na temat wczesnych przypadków COVID-19. Potencjalnie komplikuje to ustalenie początków epidemii.